dosłownie. I tu jest wejście do zwiedzania chyba, tak? No, bilety można kupić, ale fajnie. Przyjechaliśmy właśnie do Cannes, także witamy Was już teraz prosto z Cannes. Dzisiaj jeszcze mamy w planach podjechać do Monako, jest przepiękna pogoda i jesteśmy pod tym najsłynniejszym pałacem festiwalowym, gdzie właśnie przyjeżdżają, wiecie, wszystkie gwiazdy, jak są jakieś premiery filmów i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście robi to mega wrażenie. I tu wszędzie są, zobaczcie, już odciski dłoni razem z podpisami. To poczekaj, przymierzysz. On tu był gdzieś na początku, ale ma dużą dłoń. Chyba nie. Trochę ci brakuje. Trochę mi brakuje. No. Jaka łapa ty. Też chcesz sprawdzić? O rany! Czekajcie, ja zobaczę. Ja zobaczę moją. O jeny! Ciężko tu nawet dotknąć tak. Tu jest rączka Meryl Streep. Ciekawe, czy mam w miarę taką samą. O! Ona ma taką samą rękę jak ja! To ci zrobię zdjęcie. Ale fajnie, do kogoś mi pasuje ręka, ale idealnie! Smakuje lepiej? Nie, tak samo. Uśmiech Patryka. Ruszamy. Właśnie też tam chcemy zdjęć. No to macie tego. No idziemy pod pałac. Byliśmy w no właśnie nie wzięliśmy, bo mamy w tym. W tym hotelu jedliśmy. Nie, to nie był ten sam. Jest. Gdzie? Też Majestic był. Podobne, ale to jest złoto. Ale... zielone i jakoś tak niezbyt szybko jadą. A tutaj wszyscy na czerwonym świetle. Bo chcę porozmawiać. O ja. Poczekaj, patrzy się. Pójdźmy, pójdźmy, nie chcę lecieć. Ale to jest nie ten. To był on. On nas zrobił. Bo tak uśmiechnął się. Dziwni ludzie prowadzą samochody. Dziwni ludzie. Ten był, on za nas wyjechał. Ale zobaczcie, tu wszyscy rowerzyści jadą w kaskach. Wszyscy praktycznie, no wszyscy, no jak się spojrzy, naprawdę każdy jest w kasku. Przygotowani są. Nie, on jechał, żeby się, wiesz, ale uśmiechnął się i coś mi pokazał tak. Pewnie zobaczył, że turyści i tak, okej. Okay. Zobaczcie, jakie ładne tutaj. Taki stadion to jest? No. Prześliczne są, naprawdę. Tak, i takie szerokie, że jest to przejście bezpośrednio od razu. Są te cyple na plażę. Każdy ma zejście. Wyjechaliśmy właśnie z Cannes i jesteśmy teraz w trasie, słuchajcie, prosto do Nicei, ale oczywiście jedziemy do Monako i przejeżdżamy cały czas, jedziemy wzdłuż wybrzeża i jest przepięknie. Jest przepięknie, przepięknie. Was nie widać, muszę was tam podjaśnić. Przepięknie. Tak, o. Widoki, budowa, architektura, cudo. Wszystko super, cudo. Wszyscy zadowoleni. A my, o rany, właśnie widzicie, to jest to.
trochę mnie za mocno rozjaśniłam. No, ale jest naprawdę przepięknie. Wszyscy normalnie pływają, jest 11 października, wszyscy siedzą w wodzie, opalają się, jeżdżą na rowerach, na rolkach i po prostu jest idealna pogoda na zwiedzanie, naprawdę. My początkowo myśleliśmy, że wiecie, w październiku to już tak może być pół na pół, a jest po prostu idealnie, bo jest pogoda i na zewnątrz, i ta w wodzie. Są na tyle zbliżone, że po prostu bardzo chętnie wszyscy wchodzą do wody, żeby się wykąpać. Dzień dobry świecie! Bydgoszcz! Bydgoszcz! Bydgoszcz!